Witajcie, jestem Dżangin. Kiedy mówimy o zbawicielu, wszyscy wierzący są zgodni, że powróci on w dniach ostatecznych, żeby zbawić ludzkość. Prorocy przepowiedzieli, że zbawiciel nadejdzie w dniach ostatecznych. Kto jest zatem zbawicielem? Każde wyznanie posiada własną interpretację, a każda religia mówi o nim co innego. A więc, kto jest prawdziwym Zbawicielem? Prawdziwy Zbawiciel to Pan, który stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy. Jedyny prawdziwy Bóg i Stwórca. Tylko Pan, który stworzył wszystko, jest jedynym prawdziwym Bogiem. I tylko prawdziwy Bóg wcielony jest Zbawicielem, który ocali ludzkość. Jeśli nie jest to prawdziwy Bóg, który stworzył wszystko, to nie jest On Stwórcą, nie może zbawić ludzkości. Musimy to jasno powiedzieć. Pamiętaj, jest tylko jeden prawdziwy Bóg. I tylko Bóg wcielony jest Zbawicielem. Tylko prawdziwy Bóg wcielony może wyrażać prawdę, w pełni zbawić ludzkość i zabrać nas do pięknego miejsca. Jest wielu fałszywych bogów, nie trzeba ich wymieniać, ale prawdziwy Zbawiciel jest tylko jeden. A więc kim tak naprawdę jest ten Zbawiciel? Przed dwoma tysiącami lat Pan Jezus przybył i powiedział: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Potem został ukrzyżowany, by odkupić grzechy ludzi. Dokończył dzieło odkupienia i rozpoczął wiek łaski. W którym ludzie mogli stanąć przed Bogiem, modlić się, komunikować się z Bogiem i podążać za Nim aż do teraz. To było dzieło zbawienia Pana Jezusa. Pan Jezus był Zbawicielem, który szedł między ludzi i czynił dzieło. Z tego co widzieliśmy, kim jest Zbawiciel? Bogiem wcielonym, który osobiście przychodzi, by zbawić ludzkość. Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia, odpuszczając nam grzechy, ale my wciąż grzeszymy, nie osiągając prawdziwej skruchy. Poprzez zbawienie Boże ludzie mają się szczerze pokajać, a nie tylko zdobyć odpuszczenie grzechów. Dlatego pan Jezus obiecał, że wróci w dniach ostatecznych, by w pełni zbawić ludzkość. Zbawiciel teraz powrócił i żyje między nami. Wyraził wiele prawd, żeby oczyścić człowieka i wybawić nas od grzechu, i abyśmy zostali przez niego pozyskani i weszli do pięknego miejsca, które dla nas przygotował, Jego Królestwa. Obecnie na całym świecie są ludzie, którzy słyszeli głos Boga i zostali wyniesieni przed Jego tron. Są sądzeni i obmywani przez Boga i dają cudowne świadectwo. To są właśnie zwycięzcy, których Bóg dopełnił. Niestety, wielu ludzi nie słyszało jeszcze głosu Boga, nie widzieli Bożego pojawienia się i dzieła. Dlatego właśnie teraz niesiemy świadectwo o tym, jak Zbawiciel zbawia całą ludzkość. Kiedy rozmawiamy o zbawieniu, niektórzy ludzie mają mgliste pojęcie, że Bóg nagle stąpi na ziemię i wyzwoli wierzących od wszelkich kataklizmów, zabierając ich prosto do nieba. Takie jest ludzkie pojęcie i fantazja. Jest jeszcze jeden poważny problem. Ludzie są skażeni przez szatana, mają szatańską naturę. Każdy żyje w grzechu, pełen brudu i zepsucia. Czy możemy zostać pochwyceni? Jesteśmy godni Królestwa Niebieskiego? Jeśli ktoś czeka na Zbawiciela i trzyma się tego pojęcia, to czeka na próżno, bo doświadczy katastrof, będzie płakał i zgrzytał zębami. Jak więc Zbawiciel zbawi ludzkość, kiedy nadejdzie? Po pierwsze, wyzwoli on nas od grzechu. Dziełem odkupienia Pan Jezus wybaczył nam nasze grzechy. Ale pomimo przebaczenia, wciąż nie potrafimy przestać grzeszyć. Nie wyzwoliliśmy się z kajdan grzechu. To niezaprzeczalny fakt. Bóg jest święty i sprawiedliwy. Pojawia się w świętym miejscu, ale ukrywa siebie przed krainą brudu. Jako nieświęci nie ujrzymy Pana. Jak więc, żyjąc w grzechu, mamy wejść do Królestwa Boga? Dlatego w dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem i wyraża prawdy, czyni dzieło osądzania i karcenia, by w pełni obmyć ludzi i ocalić nas od grzechu i od szatana. Bóg Wszechmogący mówi tak. Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka. Nie wyzwolił go od jego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus wziął na siebie grzechy człowieka i stał się ofiarą za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. A więc teraz, gdy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wyniosło człowieka do wyższego królestwa. Wszyscy ci, którzy podporządkują się jego panowaniu, posiądą wyższą prawdę. Oraz otrzymają większe błogosławieństwa, będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie. Jak widać, Zbawiciel już powrócił. Pan Jezus powrócił na Ziemię w ciele, jako wcielony Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący wyraził prawdy, które zbawiają ludzkość, wykonując dzieło osądzania, począwszy od domu Boga. Nikt poza Bogiem Wcielonym nie mógłby wyrazić prawdy i zbawić ludzkości bez względu na swą wspaniałość. Tylko Bóg Wcielony, który zstępuje na Ziemię, to Chrystus, nasz zbawiciel. Co oznacza Chrystus? Oznacza zbawiciel. Jak więc Bóg Wszechmogący, Chrystus, dni ostatecznych czyni dzieło osądzania, by obmyć i zbawić ludzkość? Bóg Wszechmogący mówi nam, Chrystus Dni Ostatecznych używa różnych prawd, by uczyć człowieka, obnażyć jego istotę, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa obejmują różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób powinien okazywać mu wierność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże, i tak te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując dzieło swego sądu, Bóg nie ujawnia natury człowieka w zaledwie kilku słowach. On obnaża ją. Rozprawia się z nią oraz ją przycina przez długi okres czasu. Wszystkie te różne metody obnażania jej, rozprawiania się z nią oraz przycinania nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody mogą być uznane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do Boga a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Dzieło osądzania pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze swoją skażoną istotą oraz ze źródłem swego skażenia, a także odkryć własną brzydotę. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę odkrywanie prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu, dokonywanym przez Boga. W dniach ostatecznych Bóg zbawia ludzkość przez wyrażenie prawdy, by obnażyć naszą grzeszną naturę. Żebyśmy dojrzeli źródło naszego grzechu i prawdę o zdeprawowaniu przez szatana. Kiedy człowiek to rozpozna, może poczuć prawdziwy żal, pogardę dla siebie i nienawiść. Wtedy może zacząć wyrażać prawdziwą skruchę i zapragnie. Tylko zrozumienia i pozyskania prawdy. Kiedy będzie umiał praktykować prawdę, zdoła podporządkować się Bogu. Zrozumie prawdę i będzie żył według słów Bożych i prawdy, więc jego usposobienie życiowe się zmieni. Przez doświadczanie ciągłego sądu słów Bożych zostanie oczyszczony ze swojego zepsutego usposobienia. Oto ktoś, kto został całkowicie zbawiony i może wejść do pięknego miejsca, które Bóg przygotował dla ludzi. Dlatego musimy przyjąć sąd i karcenie przez słowa Boga Wszechmogącego. Musimy się szczerze pokajać, naprawdę się zmienić i stać się ludźmi, którzy podporządkowują się Bogu. Tylko dzięki temu jesteśmy godni wejść do Jego Królestwa. Tak więc wyjaśniliśmy sobie te kwestie. Tylko Bóg, tylko Stwórca może zbawić ludzkość i zabrać nas do tego pięknego miejsca. Ten Bóg, ten Stwórca przez cały czas przemawia i stara się pokierować i ocalić ludzkość, aż do dzisiaj. Biblia to świadectwo pojawienia się Boga i Jego dzieła. To dowód, że niebo, ziemię i wszystkie rzeczy stworzył Bóg. Dowód przyjścia Stwórcy i Jego dzieła. Tylko ten jeden prawdziwy Bóg wcielony, który przychodzi do nas, jest Zbawicielem. Tylko On może zbawić ludzkość. Ten Zbawiciel musi być Bogiem wcielonym i musi wyrażać prawdę. Tylko to jest prawdziwy Zbawiciel. Każdy tak zwany Zbawiciel, który nie wyraża prawdy, jest złym duchem. Jest wielu fałszywych bogów. Jak sławni ludzie, którym się schlebia, a po śmierci cesarzowie nadają im rangę bóstw. Czy to ma sens? Czy to jest wiarygodne? Ci ludzie to zepsute istoty ludzkie, które po śmierci pójdą do piekła, więc kogo mogą zbawić? Nie mogą uratować nawet siebie, a Bóg ukaże ich za ich grzechy. Więc czy mogą zbawić ludzkość? Wszyscy ci cesarzowie już dawno umarli. I wszyscy są teraz w piekle. Wyznaczeni przez nich fałszywi bogowie nie zbawią ludzkości. Pod żadnym pozorem nie wierzcie w fałszywego Boga. Jest to głupie, to jest ignoranckie i na pewno was zniszczy. Pamiętajcie, Zbawiciel musi być Bogiem wcielonym i musi wyrażać prawdę. To pochodzi tylko od Boga. Każdy tak zwany Zbawiciel który nie wyraża prawdy jest fałszywy. Każdy, kto nie jest Bogiem wcielonym, a twierdzi, że jest, jest fałszywym Chrystusem, złym duchem. To nie są zbawiciele, nie mogą zbawić ludzkości. Szatan i wszystkie złe duchy udają Boga, ale nie śmią podać się za stworzyciela wszystkich rzeczy. Zwłaszcza nie twierdzą, że stworzyli człowieka. Nie ważą się mówić, że mogą rządzić jego losem. Tu i tam pokazują znaki i cuda, żeby zwieść ludzi i żeby pozyskać ich oddanie. Ci fałszywi bogowie i złe duchy to demony, diabły, które zwodzą i deprawują ludzi. Wrogowie stworzyciela, jedynego prawdziwego Boga, którzy próbują wyrwać mu ludzkość. Dlatego te demony i złe duchy to zaciekli wrogowie Boga, których on nienawidzi i potępia. Wszyscy, którzy czczą i wielbią te demony i złe duchy, zostaną potępieni i zniszczeni przez Boga. Bóg wszechmogący mówi: Dopóki stary świat będzie istniał, zrzucę mój gniew na jego narody. Otwarcie ogłoszę moje zarządzenia w całym wszechświecie i dosięgnę karceniem każdego, kto jest złamie. Kiedy zwracam moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, Cała ludzkość słyszy mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy przeciwstawiają się mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają mi się uczynkami człowieka, będą podlegać mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy na niebie i uczynię je na nowo, a dzięki mnie słońce i księżyc zostaną odnowione. Niebo przestanie być takie, jak było. Niezliczone rzeczy na Ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie zostanie na nowo podzielonych i zastąpionych przez moje królestwo, tak że narody na Ziemi znikną na zawsze i wszystkie staną się królestwem, które oddaje mi cześć. Wszystkie narody Ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie wszystkie należące do diabła zostaną wytracone, a wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez mój płonący ogień. To znaczy, z wyjątkiem tych, którzy teraz są w strumieniu, wszyscy pozostali zostaną obróceni w popiół. Kiedy będę karcić wiele ludów, Ludzie ze świata religii w różnym zakresie powrócą do mojego królestwa, podbici przez moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie zostaną rozdzieleni według swojego rodzaju i otrzymają karcenie odpowiednie do tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko mnie, zginą. Jeśli chodzi o tych, których czyny na ziemi mnie nie dotyczą, będą oni ze względu na uniewinnienie. Nadal istnieć na Ziemi pod rządami moich synów i mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a mój głos będzie rozbrzmiewać na Ziemi, obwieszczając zakończenie mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość zobaczyła to na własne oczy. Tak wiele można powiedzieć o zbawieniu przez Boga, ale na dziś już wystarczy. Więcej opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.